Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Był pan wczoraj na spotkaniu z ministrem rozwoju regionalnego w Warszawie. Przywiózł pan jakieś dobre, nowe informacje? Tak, rzeczywiście to było to zapowiadane spotkanie od pewnego czasu. Ono miało na celu pozyskanie dodatkowych środków, w szczególności na opolską specjalną strefę demograficzną jako obszar problemowy, na ten obszar strategicznej interwencji. No i mogę powiedzieć, że na pewno koszty podróży zwróciły się nam, bo to w stosunku do tego, co mieliśmy, to przywieźliśmy wczoraj 60 milionów euro dodatkowych środków. Dodatkowych, bo mieliśmy 60 milionów złotych w naszym jakby kapitale ludzkim, czyli... 85, panie redaktorze, że mamy 6 takich projektów uruchamianych w tym roku na poziom 85 milionów złotych, a teraz w stosunku do tej przyznanej nam kwoty 759 milionów euro na okres programowania 2014-2020 dorzucamy 60 milionów euro. I kiedy je dostaniemy? To są oczywiście wpisane w program. My będziemy już mieli je wpisane w program i będziemy oczywiście na te lata je potem programować. Czyli z tych 700... 59 robi się 819. Proszę bardzo. A te 60 milionów złotych, o których minister Bieńkowska mówiła, to jest jakby część tych... To jest tych 85 w tych projektach, które teraz uruchamiamy. No, a sytuacja jest dość specyficzna, bo pracujemy nad budżetem, którego w sumie jeszcze nie mamy. Parlament Europejski go jeszcze nie przegłosował. To tak... Ja myślę, że tak na tyle, ile znam te realia brukselskie. Oczywiście Parlament Europejski, który jest takie zdecydowane stanowisko, w szczególności w osobie przewodniczącego Schulza, zajmował, no musiał pokazać, że nie jest piątym kołem u wozy w tej grze. Że ma swoje zdanie. Że ma swoje zdanie, ale tak naprawdę wydaje się, że ten budżet taki, jaki on był, ostatecznie do połowy roku zostanie przez parlament uchwalony. Znane są już ogólne zasady podziału. Mówił pan wcześniej o kilkunastu projektach kluczowych, które już wybraliśmy. Jak rozumiem, to będą projekty wybrane poza konkursami, wspierane. Tak, one teraz już zasadach. Nie będą się nazywać kluczowe. Tutaj częsta zmiana nas, prawda, my teraz projekty strategiczne. Te projekty strategiczne o tyle są istotne co do, można powiedzieć, zasady budowania, że muszą i każdy projekt strategiczny będzie jeszcze oceniany przez ekspertów z poziomu krajowego. Tak do tej pory nie było, jeśli żeśmy przekonali do projektu tak zwanego kluczowego w poprzednim okresie, tym, który dobiega końca, no to właściwie żeśmy, można powiedzieć, mieli możliwość go wpisania w regionalny program i już potem nie był poddawany ocenie. Teraz ten projekt będzie jeszcze poddawany każdej strategicznej ocenie i co istotne, on musi realizować minimum 5% wskaźników w ramach programu, które są zakładane na cały okres programowania. Czyli to musi być projekt duży tak naprawdę i znaczący. A co z pieniędzmi na aglomerację opolską? One miały być na poziomie Warszawy, ale zdaje się trafią do regionalnego programu operacyjnego. Tak, tutaj zmiana jest, no, w pewnym sensie ja uznaję za niekorzystną, bo pierwotnie te pieniądze na tak zwane ZIT-y, zintegrowane inwestycje terytorialne, w szczególności dotyczące 18 stolic, województw, bo tyle ich tak naprawdę w Polsce mamy, wraz z obszarami funkcjonalnymi, miały być dzielone na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Teraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesuwa te środki na poziom poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. My z pewnością do takich negocjacji z Opolem i całą aglomeracją przystąpimy, no i będziemy oczywiście starali się realizować minimum te wytyczne, które w zakresie, można powiedzieć, wsparcia dla aglomeracji są zapisane, czyli minimum 5% programu. To jaka to będzie kwota? No to trudno w tej chwili ostatecznie przesądzić, ponieważ minimum. Będziemy negocjowali w zależności oczywiście od tych projektów, które przygotowała aglomeracja. No, wiem, że do tej pory te oczekiwania są na pewno wyższe, ale tak zwykle jest. No. Aglomeracja będzie musiała startować w konkursie? Nie, ona będzie miała tą wydzieloną pulę. Nie. To są pieniądze na pulę wydzieloną, a w konkursach będzie oczywiście tak, że beneficjenci z aglomeracji opolskiej będą mogli startować. Panie marszałku, skoro mówimy o aglomeracjach, jak pan przyjął informację, że Brzeg wchodzi do aglomeracji wrocławskiej? Ja powiem tak, ta teza, którą pan burmistrz Uczyński postawił, że pokorne ciele dwie matki się, to ja obawiam się, że się tutaj głęboko pomylił. Nie uda się. To znaczy, może i wejść do aglomeracji,
wrocławski. Tylko jeśli poziom środków wsparcia dla aglomeracji schodzi z krajowego poziomu na regionalny, to takie zasady są podstawowe, że środki są adresowane do województwa, do regionu. Czyli do własnych gmin. Dokładnie tak. I w związku z tym przecież wszystkie inne gminy dolnośląskie będą patrzeć, jeśli by nawet to wsparcie miało być, prawda, dla brzegu, bardzo krytycznie na takie rozwiązanie. Bo dlaczego? Bo niby dlaczego? W związku z tym nie wiem. Brzeg musi zastanowić głęboko, czy rzeczywiście chce tu być i tam być. Ja uważam, że brzeg jest jednym z biegunów potencjalnych wzrostu województwa opolskiego. To oczywiście Opole to jest jedna sprawa, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Kluczbork, brzeg. Naturalnie się to wykształciło. I powinien się skoncentrować na budowaniu właśnie wokół siebie pewnego obszaru funkcjonalnego, który bym jako biegun wzrostu mógł wystąpić. No, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Kolejny temat, strefa ekonomiczna. Dziś na temat strefy mamy w Opolu spotkanie. O czym będziecie rozmawiali? Będą szefowie strefy wałbrzyskiej i katowickiej. Tak, no ja myślę przede wszystkim, że trzeba się cieszyć. Widać tą ogromną aktywność, która jest wokół budowania projektu Opolsko-Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prawda? Tutaj wizyta pana premiera Piałocińskiego i pani minister Klik, wcześniejsza i dzisiejsza, prawda, prezesów jednej i drugiej strefy, to świadczy o tym, że wokół tematu się robi gorąco i chcę też powiedzieć, że pewno by się tak gorąco nie zrobiło, gdyby nie to, że to oczywiście jest element, komponent programu Opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej. Czyli bez tego szyldu byłoby trudniej strefę bez ekonomiczną tego szyldu załatwić. Byłoby znacznie trudniej nam Opolsko-Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną załatwić. Myślę, że ten program na poziomie Warszawy, i to mówię z pełnym przekonaniem i bez tutaj, można powiedzieć, jakiegoś tam, ja wiem, jest tak daleko już znany i tak przemawiający, że w efekcie otwiera wiele drzwi. A na jakim etapie jest tworzenie strefy tej opolsko-wałbrzyskiej? No jesteśmy na tym etapie, że musimy z naszej strony, ze strony województwa opolskiego, jeśli chcemy być graczem w ramach tej strefy, czyli być reprezentantem w organach spółki, w Radzie Nadzorczej, w zarządzie oczywiście tej spółki, musimy przekazać pewne środki, kapitał wejściowy do tej spółki. 18 milionów. Około 17-18 milionów złotych, bo to pozwoliłoby nam rzeczywiście zająć poważne miejsce i mieć członka zarządu i członka Rady Nadzorczej. Mamy te środki? Jak je przekażemy? Te środki to oczywiście to nie będą środki płynne, to nie będą środki finansowe, to będzie aport i tutaj rozmawiamy w kontekście przekazania przez pana wojewodę tych terenów tutaj przy ulicy Wrocławskiej, prawda, tam gdzie obecnie weterynaria jest. Namawiamy nie tylko samorząd miasta Opola, ale wszystkie inne samorządy, że mając tereny inwestycyjne, na których chciałyby, żeby były lokowane inwestycje, żeby te tereny wywartościowały i aportem przekazywały do Opolsko-Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czyli niejako budujemy tę strefę w ten sposób, że szukamy terenów inwestycyjnych, dokładnie, które będą tak włączane do strefy. Dokładnie w ten sposób. Ja muszę powiedzieć tak, że no, tak słuchałem kiedyś dwa tygodnie temu dyskusji na temat Opolskiej Wałbrzysko-Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tak, prezydent Zembaczyński trochę tak pesymistycznie się wypowiadał. No właśnie, o to chciałem zapytać. W Nysie się troszkę oburzyli na niego. Wypowiadał na temat oczywiście szans. Ja się tutaj z panem prezydentem nie zgadzam. My musimy tą aktywność związaną z budową obwodnicy Nysy i Niemodlina dalej podtrzymać, mało tego zintensyfikować, bo tylko obwodnica Nysy, realizowana obwodnica Nysy stwarza potencjalne szanse na tereny inwestycyjne w ogromnych ilościach. 156 hektarów teraz już mamy, prawda? List intencyjny, a potencjalnie 250 hektarów. Dla tego rejonu południa województwa takie tereny są niezbędne, żeby te powiaty pogranicza, czy to jest obszar problemowy, też jeden z naszych największych, wyciągnąć. I jestem przekonany, że tak naprawdę, to już trzeba powiedzieć, pomysł ministra Nowaka, Ministerstwa Transportu, aby przesunąć realizację obwodnic na poziom samorządów województw, upadł,
Ale to tylko stwarza szanse większe na realizację obwodnicy Nysa. Krótko mówiąc, jest duża szansa na to, że Nysa będzie, jakby znajdzie swoje miejsce w tej nowej strefie. Ja jestem przekonany, że tak. A relacja z tego dzisiejszego spotkania oczywiście na antenie Radia Opole. Naszym gościem był dzisiaj marszałek Józef Sebesta. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję.